Dzień dobry, Gabriela Kaźmierczak, zapraszam na prognozę pogody. Dziś dominacja chmur z przejaśnieniami, zwłaszcza na zachodzie. W wielu regionach czasami popada deszcz, a najmniejsza szansa na opady będzie na zachodzie Polski. Najwięcej ciągłych opadów pojawi się na Górnym Śląsku, zachodzie Dolnego Śląska i w Małopolsce. Najzimniej będzie na Suwalszczyźnie oraz Podlasiu, 6 stopni. Najcieplej w województwie zachodniopomorskim oraz lubuskim, 13 stopni. Wiatr będzie słaby, na wschodzie i południowym zachodzie chwilami umiarkowany. Na wschodzie powieje z południa, a na zachodzie z północnego zachodu. Ciśnienie wyniesie 1004 hektopaskale. Jutro najwięcej opadów deszczu będzie się pojawiać od Górnego Śląska przez Małopolskę po Podkarpacie. Na pozostałym obszarze tylko lokalnie i sporadycznie możliwy jest przelotny deszcz. Będzie pochmurno z dużymi przebłyskami słońca w zachodniej połowie kraju. Temperatura będzie wahać się w granicach od 5 na Podlasiu, po 8 na przykład w centrum, a najcieplej będzie w województwie lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim, 11 stopni. Wiatr będzie słaby, chwilami zwłaszcza na południu umiarkowany, a ciśnienie wyniesie 1009 hektopaskali. Dziękuję. Teraz zapraszam serdecznie na przegląd pogody po Europie.